Amerka Express, czy dobrze się przygotowaliście, czy bardzo dobrze się spakowaliście, czy przemyśleliście wszystko dokładnie przed wyjazdem? Co robiłem przed tym? Sytuacja wyglądała tak. Maciek 5 miesięcy przed programem, nawet jeszcze nie wiedział, że weźmie w nim udział, zapisał się na siłownię. W międzyczasie wspiął się na Elbrus. Na dwie siłownie. Wspiął się na Elbrus i na Mont Blanc. Również rozpoczął przyspieszony kurs języka hiszpańskiego, w którym zdobył certyfikat, a również paszport hiszpański. Jakoś tak się zdarzyło. Więc Maciek przygotował się bardzo dobrze. Ania natomiast przygotowywała się do wyścigu 12 lat. Kiedy mając lat 3, dowiedziała się... Mam teraz lat 15. Tak, kiedy Ania miała lat 3, dowiedziała się, że istnieje coś takiego i ukończyła od tej pory wiele z kierunków studiów, m.in. psychoanalitykę, psychokinezę, Ameryka Express, Solologię, Mamtronezę, geologię, biologię. Ania również zaczęła przestawiać przedmioty siłą woli i w ten oto sposób zaczęła... Jakby zdecydowałem się, że nie wezmę do wyścigu, ponieważ osoby z paranormalnymi umiejętnościami jest dosyć trudno znaleźć. Czyli czuliście się na siłach? Tak. Tak.